A ciekawe, co to jest? Zdrowiutki, piękniutki. A, jaki grzyb! Powiedzcie nam, czy ktoś z tym grzybem miał jakąś styczność? Cześć, witajcie w ten przepiękny październikowy dzień na Mazurach. Wybrałam się z pieskami na grzybki, bo pogoda ewidentnie wskazuje na wysyp. No, mam nadzieję, że jakieś kureczki, prawuski i podgrzybki uda mi się znaleźć, a przy okazji pokażę Wam piękny mazurski las. Zapraszam na film! W lesie są po prostu dywany grzybów. Patrzcie, jak to wygląda. No i widzę pierwsze podgrzybki, jak zwykle rosnące w jednej linii. Sasuń się, Fibuś, tutaj musi być następny. No i oczywiście jest. Co, Fibuś, przechodzimy na drugą stronę? No raczej nie po tym drzewie. No Trampuś sobie poradził, widzę najlepiej. I tam w dole widzę jakiegoś grzyba. Idę zobaczyć, co to. To chyba był koźlarz, ale już jest niestety zmiękczony. Nikt nie zdążył go urwać. Powiem wam, że już któryś raz widzę w lesie taką dziwną galaretę. Ciekawe, czy potrafilibyście powiedzieć, co to za grzyb. O, ale dziwny, jak jakiś żelek. Dobra, czekamy na Pawła, bo powiem wam w tajemnicy, że jestem bardzo blisko domu. Las mamy naprawdę na wyciągnięcie ręki. A Paweł postanowił zrobić sobie szybką przerwę w pracy i dołączyć do mnie. Słychać już go, ale jeszcze go nie widzimy. Gdzie ten Pawełek, Trampuś? Jest, idzie i wziął koszyk. Cześć, ekipa. Czyli co? Będziemy nagrywać film, bo las oszalał, tak? Tak. A dla odmiany ryby co? A ryby poszły na dno chyba, bo od jakiegoś czasu to wyłuskać tutaj to cokolwiek. To jest jaki grzyb. Widzę piękne podgrzybki. Tutaj jest kolejny. I pewnie w linii prostej będzie następny. Jest, oczywiście. Tak jak już mówiłam wcześniej. No właśnie, Paweł, może ty wiesz, dlaczego tak jest, że jak się jednego podgrzybka znajdzie, to trzeba się rozglądać po linii prostej za kolejnymi. A co to chodzi? Akurat z tego, co wyczytaliśmy i wysłuchaliśmy od starych grzybiarzy, to polega zazwyczaj na tym, że podgrzybki rosną w grzybni, która zazwyczaj gdzieś w jednym kierunku idzie. I to w 80, nawet 90% się zgadza, że jak będzie jeden, to drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, tak. I tak dalej, i tak dalej. No, ja mam nożyk, ale ja sobie go wykręcę. Patrzcie się tu, jaki piękny prawusek. No, chyba nawet nie jest bardzo zjedzony. A czemu go wykręcam? Ostatnio pod naszym filmem z koźlarzem ktoś powiedział: następnym razem użyj noża. Taki purysta.
Tylko, że panie purysto, nie wiem czy wiesz, że grzyba to se możesz nawet zębami z trawy wyciągnąć. Ważne jest, żeby ta dziurka, która tu jest, została meszkiem przykryta. Żeby tą odsłoniętą grzybnię po prostu ją zasłonić, żeby ona w tym miejscu nie wysychała. I to wszystko. A czy ty go wykręcisz, wytniesz, co chcesz, ważne, żeby to zostało zasłonięte. Pokaż. Ty, nasz pierwszy. Ładny. No my jak zwykle jesteśmy trochę spóźnieni. Wszyscy już nalot zrobili na nasze lasy. No nasze lasy, jak to powiedziałem. Na lasy okoliczne. Wyzbierali nam grzybki, a my idziemy ich co najwyżej z lasów powypędzać. No. Jesteś pewny, że to są kanie? Może one dlatego mają taką nazwę? Kanie? A nie, jednak muchomory. Pokaż. Postraszyć was trochę. Patrzcie się, to jest kania, 100%. Po czym poznajemy kanie? Mechate łebki, ruchomy pierścień, całkowicie ruchomy. Pusta noga, jak naciśniemy, to jest pusta. No i przede wszystkim ten zapach. Daj mi tak? Powąchać. Zapach jest nie do pomylenia. Kania pachnie po prostu tak, że to się w głowie nie mieści. Ale wiecie o tym, że jest jeszcze inna kania, tak zwana czubajka czerwieniejąca. I ona już jest trująca. Nie wiem jak bardzo, no ale na pewno trująca. W każdym razie jest bardzo, bardzo podobna, ale ma pełną nogę i jak się ją przetnie, to czerwienieje właśnie. No i tak jak ktoś jest przyzwyczajony do kani, to no nie da się tego grzyba z czymkolwiek pomylić. Ja nie wiem, jak właśnie z muchomorem zielonawym ludzie mogą pomylić kanie. Być może dlatego, że rwał takie młode, nie? Malutkie. Ale nadal muchomor sromotnikowy, przez to ma teraz nazwę zieleniejący, bo on jest zielony. Jego można z gąską zielonką co najwyżej pomylić. Nie. I w życiu takich grzybów nie zbieram. Ale bo powiem wam, że gąski to nasi sąsiedzi, prawda? Nieraz zbierali. No a zobaczcie sobie w niektórych atlasach, że gąska gdzieniegdzie jest już uznawana za grzyb trujący ze względu, że wciąga bardzo dużo toksyn z gleby i po jakimś czasie wywołuje jakąś tam paskudną chorobę z mięśniami. Fuh. Ty, to trochę jak z rekinem. Też wciąga syf. Nie no, ale rekin wciąga rtęć. A. Ale w sumie też, no grzyby też żrą też to co najgorsze kumulują w sobie. Niektóre gatunki, rzecz jasna. Ale zdrowiutki. Paweł, słyszysz konkurencję wszędzie? Ale ludzie ruszyli do lasu, nie? Tylko tak właściwie to dlaczego my nie rwiemy maślaków, a ich jest to mnóstwo? No bo maślaki się kiepko susy, a my nie lubimy grzybków marynowanych, tylko susone. Ale co, na patelni nie możemy sobie tego zrobić? A piękny maślaczek. Kurczę, ty pokaż spód, ale żółciutki. Żółciutki, już odsłonięty kołnierz. Jakbyście nie wiedzieli po czym maślaczka poznać, to ta skórka z niego schodzi. Jak z pieczarki, nie? No ten jest akurat bardzo mocny, bardzo mokry. Patrz jaki tam masz z kołnierzykiem. Tak, tak. Patrzcie się tu. Tu mam tą naszą kanię, śliczniutką. A tu mam dwa idealne sromotniki. Odłożę kanię. To jest muchomor zielonawy, sromotnik. Ma bardzo podobną bulwę w sumie, tylko że on z tej bulwy wyłazi i tu można zobaczyć, że tu jest tak, że on tą bulwę da się tak obskubać i temu akurat na przykład spadł już kołnierz. Co jest charakterystyczne dla tych grzybów? Że kołnierze mają właśnie jakby przyspawane do trzonu, ale one potrafią odpadać i wtedy nie mają kołnierza. No ale to jest paskudny muchomor zielonawy. A zielonawy, bo jest zielonawy. My się tak bardzo na grzybach nie znamy, ale to co znamy, to znamy bardzo dobrze.
A to, co nie znamy, to nie ruszamy. To jest najważniejsza zasada. No i tym się kierujcie. Nie zbierajcie grzybków, wobec których macie jakiekolwiek wątpliwości. Ja przez wiele, wiele lat w ogóle unikałem tego zajęcia. A później jak tutaj żeśmy się sprowadzili, to żeśmy pokochali chodzić na grzyby. Ale zaczynaliśmy dosłownie tylko od podgrzybków i prawdziwków. Później od kurek, które można też z lisówkami pomylić. Ale aczkolwiek jak już się wie, jak kurka, no to ciężko ją pomylić. Ale niewprawne oko mogłoby pomylić. Ale rzeczywiście to jest ciekawe, że zaczęliśmy zbierać grzyby, jak sprowadziliśmy się tutaj na Mazury, i to samo w sumie z rybami. Też wcześniej nie mieliśmy do czynienia z wędką. No bo wcześniej myśmy mieszkali niby blisko natury, bardzo często w naturze żeśmy byli, ale to jest jednak ogromna różnica mieszkać praktycznie w lesie, a jednak musieć kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów do tego lasu dojechać, na tą wodę dojechać. Teraz no nie musimy dojeżdżać, teraz wychodzimy z domu, jesteśmy w lesie. Mówiłam to właśnie na początku filmu, że mamy las na wyciągnięcie ręki. Nie było mnie. Nie było go, ale no. W każdym razie, o, widzę piękną Kanię, już stąd, o tam, widzę. Patrz. A ja jeszcze chciałbym znaleźć sobie siedzunia sosnowego. O Boże, a inaczej, ja trufla. Inaczej szmaciaka. Ty, a widzę coś dziwnego różowego. Zaraz to wam pokażę, jakieś koraliki. W ogóle mi to nie wyszukuje jako grzyba. No patrz, tu inny od razu wchodzi. Lakownica obok jest. A to w ogóle nie chce mi wyszukać. No ciekawe, co to jest te koraliki. Dajcie znać, jakby ktoś wiedział, bo ja tu widzę na kolejnym pniaku kolejne, tylko tak inaczej. A propos aplikacji, rewelacyjna sprawa, tylko oczywiście nie można aplikacji wierzyć bezgranicznie. To jest w jakimś tam prawdopodobieństwie podane. No wiele razy ta aplikacja ma rację, ale czasami już zauważyliśmy, że potrafi się trochę mijać z rzeczywistością. Także nie opierałbym jadalności albo decyzji o zabraniu grzybów na podstawie takich aplikacji. To o tej Kani przy drodze mówiłeś, kochanie. A no, o tej. Ty to masz oczy do Kani wszędzie. I patrz, tam następna. Oczywiście. Ale wysyp. Niektórzy zabierają tylko tylko główki Kani. Ty rzeczywiście. Ale my nogę suszymy. W ogóle my całe Kanie suszymy, bo jak sobie wysuszycie Kanie tak porządnie i później ją tak wyszorujecie, to powstanie proszek. Taka przyprawa, że się w głowie nie mieści. A kto z was słyszał tą zadymę wokół muchomora czerwonego, naszego pięknego, Amanita muscaria? Teraz wszyscy zwolennicy odjazdów sobie go jakoś tam zbierają, suszą, piją i mają wyższe stany świadomości. Są tutaj te roślinki. Sąsiad nam opowiadał, że panie tutejsze kiedyś robiły z tych roślin miotły sobie. Ale fajne. Rzeczywiście to jest takie sztywne, na taką miotełkę wiązaną, idealne. Co ty właśnie mówisz, Paweł? A dobra, może znajdziemy tam dalej jakiegoś? No mówiłaś, chodź sobie tu staniemy na jakąś miniaturkę, weźmiemy te grzybki, co mamy. Ja mówię, no może znajdziemy tam później jakiegoś i tak... Ja pier... Co ty tam wyniuchałeś?
No nie. Ja mu muszę najpierw zrobić fotkę w jego środowisku naturalnym. Piękny prawdziwek. Pod takim drzewkiem przecież to wygląda jak z kreskówek. Wiecie, skąd się wzięło chyba to powiedzenie albo na ryby, albo na grzyby, bo i to daje podobne emocje. Jak się złapie sandacza dużego, konia, to jest łaaa, jaki sandacz. Jak się znajdzie takiego grzyba, to jest łaaa, jaki grzyb. Czyli można łowić takie ryby i takie grzyby. A ciekawe, co to jest. No moje oko, to będzie twardzioszek. To nie był twardzioszek, to jest lakówka ametystowa. Podobno jadalna i pyszna. Ale musiałbym mieć kogoś, kto mi to na 100% potwierdzi. Nie jestem pewny. Ty, ale pachnie jak pieczarka normalnie. Pokaż taka mi to. Łąkowa. Taki ametystowy kolor podobno ma być. Taki niebieskawo-fioletowy. Ale fajna lakówka. Lakówka. Jeszcze fajniejszy pod grzybem. Lakówka. Lakówki w lesie. Prostownice. Nie pod grzybek. Do prawdziwków jest. Lakówki. Lakówki. Wszystko mnie się popieprzyło. Ja już też przez ciebie nic nie wiem. Idziemy dalej. Kurczę. Nigdy stąd nie wyjdziemy. Paweł chyba znowu coś ma. Co tam masz? Ślicznego pod grzybka. Ej, to trzeba szukać następnych. Patrz, jaki ładniusiu. No, zdrowiutki. Ale fajny kamyczek. No, przepiękny. Co to kurcze jest, katuś? No nie no. Ja mam szczęście do gigantów. Masz i masz jeleniaka na głowie. Gdzie? Masz. Ale to pewnie nie jednego. Pokaż. Kurczę. Kurczę, to nie jest prawdziwek. Z daleka wygląda jak prawdziwek, a z bliska jest to maszlak. Bo po czym poznaję? Po tym, że skórka jak z taniej kiełbasy schodzi. Patrzcie się tu. Do tego jest strasznie zjedzone. O. No i tak w ogóle. Ale to pewnie każdy wie, nie będę tutaj mądralińskiego z siebie robił, ale nie zapominajcie tej skórki z maślaków zawsze zdejmować, bo ona jest, no, żyganie powoduje. Mówią, że Mazury takie płaskie. Widzę tam sporo kurek pod tym drzewem, tylko jak się po nie dostać? Taka ilość pod tym jednym drzewkiem. Co tam znalazłeś? Jak to się nazywa? Ja nie pamiętam, jak to się nazywa, ale w zeszłym roku żeśmy je suszyli i one są pyszne. Gdzie idziemy? Powoli w stronę domu, nie? No chyba tak.
Miałem właśnie pytać o sarniaka dochówkowego, a znalazłem pięknego prawdziwka. Jaki piękniuszek. Zdrowiutki. Piękniutki. Ktoś go musiał przegapić, bo on przy samej drodze. Taki piękny prawusek. A tak się chciałem was zapytać. Bo wynykaliśmy, że to jest sarniak dachówkowy. Grzyb, który od wnętrza ma takie jakby czułki. No to jest niby gąbka, ale z takich czułków on podobno jest jadalny. Rośnie go tutaj u nas od groma. Miał ktoś styczność z tym grzybem? Jakie są jego kulinarne zastosowania, właściwości i smak? Jestem ciekaw, jak ten grzyb wygląda w przekroju. To jest konkretnie sarniak sosnowy. Patrz, jaki piękny. Internety mówią, że to jest jadalne i że to jest dosyć dobry grzyb. W zapachu to on tak dupy nie urywa. Ale kusi, bo on taki ciekawy. Do wysuszenia mógłby być fajny taki grzybek. Powiedzcie nam, czy ktoś z tym grzybem miał jakąś styczność? Bo rośnie tu u nas tego strasznie dużo. Co ty tu znalazłeś przy samym koszyku? Ej, śliczny. Ten troszkę objedzony. Piękne bukieciki. Nie no, nabrałam ochoty zrobić takie do słoiczka, te malutkie. A później przy ognisku kiełbaska i grzybki własne. Kochanie, kurki widzę. Ko. Ale patrz, ile kurek. Czekaj, bo mi z tym statywem trochę ciężko się. No, ja nie wiem, tym gąszczu przedzierać. Gorszy, bardziej niż jeleń. Patrz tu. Tu. Ja pierdolę. Patrz tam. Tu. Patrz tam, aż jest żółto pod tymi igłami. No, patrz tam dalej. A patrz tu. Tu jest po prostu raj żółtość. To są oni. Że nagramy dla nich zakończenie i bierzemy się za zbieranie grzybów. Okay. Widzę Kania. No powiem wam, z tymi kurkami nam się trafiło jak ślepej kurze ziarno. Aż mi się wysypują. Jejku, one są tu wszędzie. Ty, a to prawda, że psy potrafią wyszukać te trufle? Prawda, jakbyś je nauczyła na to. Trampek jest taki jamniczkowy. Trampus. Szukaj trufla, szukaj. Tak, szukaj trufla. Miszko, ale to świnie szukają trufli, nie psy. Trampek, czy jakaś twoja ciotka była świnią? Oddawaj te kurki, ja pierwsze je zobaczyłam. Ale ja je pozbierałem. Prawo dżungli. No, trafiliśmy na Eldorado. Żeby tak w wędkarstwie nam dopisywało szczęście częściej. Bo do grzybów to my mamy szczęście, to nie można temu zaprzeczyć. Ty, to tu jest kurka na pół ręki. Ja pięźniczę, ale piękna. No, słuchajcie, my spadamy już, bo ugrzęźliśmy tutaj. Podejrzewam, że nie wyjdziemy stąd jeszcze przez jakieś 2 godziny, ale chcemy zakończenie nagrać dla was za jasności. No, z naszymi grzybami to jest tak, że my wychodzimy w las podziwiać las, podziwiać te grzyby, bo chyba grzyby są jedynym czymś takim, co tworzy taką ferię barw, kształtów. To jest coś niesamowitego, na co czasami można trafić.
No my z grzybami mamy w sumie tak samo jak z rybami, czyli najważniejsze, żeby być nad wodą, w lesie, żeby mieć kontakt z naturą. To jest najważniejsze. Dokładnie, a emocje są bardzo, bardzo podobne. No są. Bo jak się trafi coś niesamowitego, no to ja nie wiem, czasami chyba większe emocje są niż na rybach. My w lesie jesteśmy praktycznie codziennie, bo mieszkamy w lesie, więc grzybów nam nie zabraknie. Ale tak wpadliśmy na pomysł, że pokażemy Wam, jak wygląda nasz wypad na grzybki i jak się dobrze bawimy w lesie. W lesie nam jest po prostu najlepiej. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, powiedzcie znajomym o fikotach. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to napiszcie w komentarzach. A w komentarzu też powiedzcie, jakie są Wasze ulubione grzyby, bo nasze kurki to numer kurki, jeden. No, kureczki. Trzymajcie się, bye bye. Pa, do następnego.